Dzień dobry, vlogmas dzień 15. Zaspana jestem mega. Jezu, już teraz by się chciało ziewać. Przepraszam. Za oknem ogromna mgła. Czy może nie ogromna, ale mgła już od wczoraj. Więc no, dopiero ma opaść jakoś około godziny 12-13. Ja zabrałam się za śniadanko standardowo, już tutaj wodę naszykowałam. Ignaś, pamiętaj o piórniku. Bo Ignaś idzie o piórnik wczoraj z przedszkola, żeby nie zapomniał. No i szykujemy się powolutku, odwiodzę i koniecznie kawa, bo znów się nie wyspałam. Poszłam przed 23 spać, a jestem strasznie, strasznie niewyspana. Chłopaki rozpakowali kalendarz, już nie pokazywali, ale dzisiaj mieli czekoladkę z kim? Kupiło babu. Z pierniczkiem, super. Rabu. Rabu? Dobra, chłopaki ubrani. Oczywiście światło. Straszne. Może nie będę więcej nagrywała już od rana, bo strasznie. O, a Ignaś dzisiaj ze Stasia znaleźli swoje koziołki z Poznania. Stasiu, twojego nie widać. Stasia wygląda tak. A Ignasia. Wygląda tak. Musiałam mega blisko okna stanąć, żeby jako takie światło było. Wracamy z przedszkola, a tutaj nie ma światła. I Stasia chce wam pokazać, że kupił sobie szyszkę. Miam, miam, miam. No dwie, bo jedna dla Ignasia, druga dla ciebie, proszę. Więc czekamy, ciekawe kiedy będzie światło, bo muszę podłączyć też laptopa i zmontować jakoś vloga na tego poprzedniego po prostu. Zara, przyszłaś już podjadać? Podjadać przyszła? No daj, otworzę, czekaj. No nie, jedną nie dam rady. Ty, jak szyszka wyglądasz, taki masz kolor. Jesteśmy uratowani, prąd jest, więc robię kawę, pozmywałam. Zaraz poodkurzam, jakby jeszcze, wiecie co, jakby jeszcze raz wyłączyli, więc trzeba zrobić te najważniejsze rzeczy, chociaż raczej już nie wyłączą, tak mi się wydaje. I już mgła miała opadać później, bo patrzyłam wczoraj na pogodzie, a patrzę, że już jest tak przejrzyście, że jest okej. Okay. Razem nie zapomniałam, nie mam mleka i byłam dzisiaj w sklepie i nie kupiłam, więc... Wykorzystuję to dzieci mleczko z przedszkola. Teraz tak montowałam i wpisywałam właśnie, bo wstawiam na kanał ten filmik. I zostało tylko 9 dni do Wigilii. 9 dni ostatnie nagrywania vlogmasów. Więc no, z jednej strony fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. A z drugiej strony jakoś, nie wiem, nie odczułam jakby tego przygotowania do świąt. Tak naprawdę praktycznie nic nie mam, nie jestem przygotowana. W tym roku jakoś tak cienko, powiem wam. Niosę, że ta choroba, wszystko jakoś tak się skumulowało, że no nie wiem. Tak naprawdę 9 dni, Wigilia, 2 dni świąt i po świętach, co nie? I Sylwester, dajcie znać, czy macie jakieś plany na Sylwestra. Teraz znów te obostrzenia całe weszły, więc nie wiem. W ogóle się w tym nie orientuję, ile osób może być, czy są jakieś tam imprezy, ponieważ my standardowo będziemy siedzieć z dziećmi w domu i oglądać Sylwester z Polsatem, z TVN-em, z czymś tam jeszcze nie wiemy, zobaczymy, gdzie będą, wiecie, jakieś tam fajniejsze gwiazdy, które nam bardziej po prostu odpowiadają, albo będziemy latać z kanału na kanał, zrobimy coś dobrego do jedzenia i po prostu będziemy sobie siedzieć, chillować, a w nowy rok może pójdziemy na jakiś fajny, rodzinny spacer, się wybierzemy. No, więc jak już się ma dzieci, to już są bardziej takie spokojne sylwestry. Nie to, co kiedyś, jak sobie przypomnę. No i stało się, a okazja jest znana z tego, że ciężko ją utrzymać, że jest taka wymagająca. No i zobaczcie, co się stało z tym liściem. Muszę już go chyba odciąć albo coś. Patty, jak oglądasz to help, co jej może być? Bo nie mam zielonego pojęcia, o. Te się na razie trzymają, ale do kiedy? Nie mam zielonego pojęcia. A tutaj mam odpalony mój wosk o zapachu właśnie ciasta dyniowego. Jest przepiękny, taki słodkawy. Jest trochę ciężki, ponieważ też jest mocny ten zapach. Powiem wam, że wystarczy odpalić go na 10 minutek i po prostu pachnie w całym domu przez długi, długi czas. Więc no, mi się bardzo podoba. Ale wiadomo, każdy tam może mieć jakąś swoją opinię. Mi pasuje po prostu. Kochani, zupełnie zapomniałam dzisiaj wziąć olejku CBD, więc bierzemy i ten olejek CBD jest od Basi z Natural Crew. Ja biorę sobie taką jedną pipetkę,
pod język, trzymam troszeczkę, on się wchłonie. No i gitarka i od razu. Dobra, i po sprawie. I ja już Wam mówiłam, że ja mam właśnie to 30% stężenie 3000 mg, więc bardzo Wam polecam. Jaka tu jest pojemność? 10 ml. I rano i wieczorem taką jedną pipetkę biorę. No już nie będę się rozgadywać, bo wiele razy Wam o tym mówiłam. Oczywiście link będziecie mieli w opisie. Nie wiem, czy ta moja zniżka jeszcze działa, bo miałam chyba minus 10% dla Was. Będę musiała się za chwileczkę dowiedzieć od Basi. To Wam dam znać. Dobrze, kochani, mam informację. Basia mi napisała, że ten kod cały czas działa i na razie będzie działać, więc bardzo się cieszę. Jeżeli macie ochotę, to na hasło Dacolka z małej 10, wszystko razem, macie minus 10%. No ja Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam z całego serca, bo używam cały czas. Jesteśmy w kuchni, biorę się za obiad. Słuchajcie, ten dzień to mi nie wiem, gdzie on zleciał po prostu. Jest 12:30. Więc biorę się, dzisiaj robię pulpeciki w pasacie pomidorowej, bo mam całą pasatę, chcę już ją wykorzystać, bo już troszeczkę jest, wiadomo, taka butelka, tam wiecie, ma długą datę, ale chcę to wykorzystać. Poza tym mamy też mielone, jakoś tak na kotlety mielone średnio mam, wiecie co, ochotę, takie typowe, a tej sosik może jakiś, czym to się robi, czekajcie, albo z ziemniakami, albo z ryżem. No, no to może zrobię z ryżem, jak mam, zaraz muszę sprawdzić, a tutaj wyciskam bułę i dodaję do mięska, więc tak, jedną ręką vloguję, drugą przygotowywuję obiad. O, dobra, co ja tam do mięska dodałam? Czosnek, pieprz, sól, papryki wędzonej trochę i trochę mięsa, przyprawy, trochę mięsa mielonego do tych wszystkich przypraw i przyprawy z mięsa mielonego oczywiście. Teraz trzeba będzie to wyrobić dokładnie, wiecie, ręką, wymacerować pięknie i gites majonez. Musimy dodać jeszcze cebulkę. Boże, jaj, te moje głupie pomysły. Jest i cebula. Ale wzięłam sobie nóż ogromny. Chyba zmienimy, wiecie? Zmienimy na mniejszy. Nie przepadam za krojeniem cebuli, ale są rzeczy, których bardziej nie lubię robić. Może tak. Ta szczotka to będzie chyba przez cały vlogmas. Muszę ją co chwilę przestawiać. Po prostu przedstawiam Wam szczotkę, która jest hitem tego vlogmasa. Ona jest na wszystkich ujęciach. Ile razy nie musiałam, to wiecie co, usunąć jakiś klip. No niektóre musiałam pozostawiać, bo wiadomo, no kurczę, nie wiem, co mam z nią zrobić. Idźżesz mi tu. Normalnie jak nie kosz ten wielki na plastiki, ale jak go wystawię na dwór, wiem, że on brzydko wygląda, jak go wystawię na dwór, to mi się nie będzie chciało iść i tam wyrzucać każdy plastik, wiecie, jakąś butelkę, nie butelkę, od śmietany i te sprawy, więc no zdaję sobie sprawę, że ten kosz nie wygląda dobrze, ale jak kiedyś będziemy zmieniać kuchnię, no to wszystko się już zrobi tak fajnie pod tą całą segregację, że będzie taka szuflada i tam będą małe kosze i to będzie na pewno dużo, dużo wygodniejsze. A pasatę mam z takiej firmy, ona już od razu jest z czosnkiem i zrobię trochę takiego bulionu i do tego właśnie wleję tą pasatę. No zobaczymy, jak to będzie smakować. Mam nadzieję, że chociaż wyjdzie jakieś zjadliwe, bo różnie te pomysły się kończą. Dobra, klopsiki już się podsmażają. Zaraz będę dodawała pasaty właśnie do garnka. Mam nadzieję, że sprawnie pójdzie. O, miałam zaszczyt, czy jest ten ryż. I słuchajcie, otwieram szafkę, wyjmuję tam giel angielskie, liść laurowy, patrzę, mleko. A mamy jakiś ryż, nawet nie wiem, co to za firma, ale wzięłam chyba w Dino, pierwszą, lepszą, kiedyś mówię, żeby było na zapas i całe szczęście. Nie muszę jechać do sklepu, obiad będzie dzisiaj z ryżem. Ja tak średnio za ryżem przypadam, ale będzie git. Co tam krzyczysz tak? Co? Ostatnio miałam komentarz, dlaczego nie nagrałam tak całego obiadu i w ogóle teraz Wam mówię, zapomniałam dodać jajka do mielonego,
A już są prawie gotowe i zauważyłam, że się rozklejają. A wiecie, ja jednak jajko ma te właściwości sklejające w tym, tej całej mieszaninie. Więc super, mam nadzieję, że się nie rozpadną i nie wyjdzie zupa pomidorowo z takim mięsem, no nie wiem. Chciałabym zjeść już te klopsiki. Niegrzyczniucha, marutka, marutka. Marudek, 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 marudek. Chłopcy w domu? Znaczy tutaj Ignasiu, cały czerwony, bo biegał przed wyjściem z przedszkola. Nie, nie. I tu? Biegaliśmy. No co, skakaliście? No. Tu wam z nowym kolegą. Nowy kolega? Aha. Z innej grupy. Tak. Kochani, czas na kalendarz adwentowy. Dobra, dzisiaj szukamy numeru 15. Tu. I Kinder, poczekaj, Kinder Country. Kochani, u nas już jest 19. Ja właśnie włączyłam sobie jakiś tam filmik na YouTubie. Idziemy się położyć z chłopakami, może usną. Chociaż co wątpię, pewnie około 20-21. Stasiu, mamusia mówi, cichutko. Więc ja się z wami żegnam, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się już jutro. Buziaki, pa!